Karaluchu. Nie wiem, jaką edukację i w jakim trybie skończyłaś, ale nie trzeba być na tyle inteligentnym, żeby wiedzieć, że ustalenie adresu odbywa się na wiele sposobów. Można to zrobić przez komornika lub też, nie wiem, poprzez gminę i ustalić to w bardzo prosty sposób. A my wiemy, gdzie mieszkasz, więc to nie będzie tak, że ja ci czy ktokolwiek grozi. To jest zwykłe ostrzeżenie, zwykłe takie normalne po prostu powiedzenie ci, że żarty się skończyły i zapłacisz za to. I co wam to dało, że udostępniliście Anki przemyślenia? Ja wiem, że ona dla was jest muzą, ale no niestety nie dla psa kiełbasa, także tylko tyle wam zostało, że możecie w swoim tym zamkniętym, hermetycznym, patologicznym gronie sobie tam urządzać scenę i szopki, bo nikt normalny ten z wami nie zostanie. Ten, kto jakoś chce swoje zdanie wyrazić, zostaje od razu wywalony. Poza tym mają, to jest jakiś dramat, żeby obrzydliwy jakiś fake Kasia Nowak, która nie potrafi logicznie i normalnie myśleć. Już nie powiem o tej wady wymowy wardzyńskiej itd. Była jakimś adminem. Kobieta, która nadaje z fejka. Kobieta, która kradnie foto z Instagrama. Kobieta, która pożycza foto od koleżanek. Ta żmija, ta psuja, ta, która wszędzie chciałaby zabłysnąć, co by nie zrobiła, zresztą podobnie jak ty, czego się nie podejmie, to wszystko od razu pali się w rękach. Miała swoją grupę, nie udało się. Była u prądozjeba, nie udało się. Potem jeszcze u mnicha mogła zostać tam, może by jakoś dała sobie radę, takie kompetencje to tylko dla niej, chociaż nie wiem, czy to nie byłoby za wyzwanie zbyt wielkie, gdyby tam stanęła przed może kościołem i zbierała zrzutkę na kawę dla tego nędznego aktora. A teraz co? I co wam to dało, powiedz mi? Ale ty za to zapłacisz. Za takie wynoszenie z czatu. Jeszcze chciałaś na to wszystko zrobić, że to niby Ania robiła. Nie, tak nie będzie. I to nie jest tak, że ktoś ci grozi. Żarty się skończyły, no i jeszcze tak, jak ci mówiłam, za długo oni się z tobą pierdolili, ale będziesz miała swój teraz post u nas na forum dyskusyjnym. Pani patolog, w sensie nie jako zawód, bo jesteś zwykłą taką wynaturzoną żmiją, takim nic nieznaczącym, pełzającym się karaluchem. Imitacją kobiety. Ty po prostu nie masz sobie równych co do tego. Słabi ludzie tylko i wyłącznie nadają z fejków, donoszą. No nic na to nie poradzę, że zostałaś wywalona od nas z czata i z forum. Zwyczajnie nigdzie się nie nadajesz. Swój na swego trafi. Masz teraz swoją Kasię. Jeśli chodzi o powód kłótni, no to oni już na biforze, na działkach mieli spinę. Tam co Iwona miała nieciekawy humor, bo chodziło po prostu o to, że Paweł w altance, no czy w tym domku tam babcinem, bzyknął się z Adrią. I ona prawdopodobnie straciła wtedy dziewictwo z nim, dlatego że Kaśka w ogóle jeszcze do tej pory nie wiedziała, bo Adria przed nią to ukryła, więc musiała to tylko powiedzieć policji widocznie, że ona, jak Iwona zaginęła, to ona jeszcze wtedy była dziewicą, to więc to jest nieprawda. Z Pawłem się bzyknęła, a Paweł chwilę potem chciał to zrobić z Iwoną, bo myślał, że Iwona tego nie widziała, bo ona udawała, że tego nie widziała.
a jakoś to zauważyła, nie wiem, może przypadkiem, jak chciała wejść po coś do tego domku, no wiecie jak to jest. W każdym razie Iwona już wtedy miała na nich focha, chciała w ogóle stamtąd wyjebać, dlatego szukała kontaktu, chciała się chyba przemieścić. No ale wiecie jak to jest, no może sobie tam pogadali, wypili coś jeszcze i wszystko było git. Później w klubie była druga akcja, po której ona wyszła, bo po pierwsze, no znowu Adria zaczęła się do Adriana przystawiać, więc ona ją uznała za po prostu no taką latawicę chyba, nie? A generalnie Adria miała bardzo dobrą opinię jako dobra uczennica, taka grzeczna nawet do tej pory. Jej koleżanki raczej mówiły, że to Iwona była z tych bardziej takich rozrywkowych i tak dalej. No często jest tak, że pozory mylą, nie ma co się oszukiwać. No i tam weszły w grę jeszcze narkotyki. Adria i Iwona zostały podsypane przez Pawła, tylko że nie wiem konkretnie, czy Paweł dał Adri za jej zgodą, a Iwonie bez zgody, bo Iwona się tego jakby w trakcie dowiedziała. Nie znam szczegółów tego, jak to dokładnie przebiegało. No na pewno śledczy to wiedzą. Ale generalnie wchodziły tam w grę narkotyki. I Iwona jakby się o to zburzyła. I to był ten gwóźdź do trumny, tak? No bo cała kumulacja tych zdarzeń po prostu tamtej nocy. Natomiast kto wchodził z Pawłem? Weszła Adria. Dlatego, że ona miała te klucze w torbie i Paweł ją musiał jakoś zmanipulować. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze 2 lata temu, jak to wyszło po tym sprawdzeniu komputerów Iwony, to oni wzięli na rozmowę Kaśkę. Kaśka nic kompletnie jeszcze wtedy nie wiedziała na ten temat. Dopiero później kazali jej zrobić konfrontację z Adrią i Adria się przyznała Kaśce, że tak, że była z nim, ale ona uważała, że to nie było nic złego, bo on jej tak jakby powiedział, że idą w dobrej wierze, że żeby poszukać jakichś śladów, że może Iwona zostawi jakiś list pożegnalny, że może coś w komputerze będzie, a żeby nie martwić już rodziców od rana, to wykorzystają moment, kiedy ojczym pojechał na pogrzeb, a matka jest w pracy. No i że mają te klucze. Wiecie, dziewczyna straciła dziewictwo, więc pewnie podkochiwała się w Pawle. Dla niej to był taki och, no na wtedy dużo lasek za nim ponosiła, bo wydawał się kasiasty. Kaśka mi, że on miał w sobie coś takiego, że no wiecie czasem jak jest, on nie musiał być przystojny, ale raz, że ta kasa, a dwa, że im imponowało, bo starszy, Adria miała wtedy 17 lat, on już był pełnoletni. Jestem w stanie jakby ją zrozumieć, że się zachłysnęła. No i jeszcze wiecie, dla dziewczyny, która traci dziewictwo z chłopakiem, to jest coś takiego, że ona już jest z nim tak jakby zżyta też emocjonalnie. I raz, że się martwiła o tą Iwonę na pewno, no bo ja nadal zakładam, że Adria nie jest świadoma, znaczy nie ma wiedzy, nie posiada żadnej wiedzy, co się z Iwoną stało, więc uwierzyła mu. I on nawet mógł ją ściemnić, jak usuwał te pliki, bo ona mu pewnie przez ramię nie patrzyła. Na przykład powiedział, weź ci tam, poprzeglądaj szuflady, może coś tam znajdziesz, czy tam idź pilnuj drzwi, żeby nikt nie szedł, dasz znać. I wystarczy, że tylko weszła z nim do tego mieszkania i dała te klucze mu, czy a nawet sama otworzyła, bo mógł być na tyle cwany, żeby w razie, jak będą odciski palców z kluczy zbierać, to żeby jego nie było, więc ją tam wziął. Znaczy to jest już tylko moje domniemanie takie, nie wiem jak było. Mógł jej powiedzieć, żeby ona otworzyła to mieszkanie i potem zamknęła. I on sobie wiecie, tam w tym komputerze coś usuwał, ona mogła nawet o tym nie wiedzieć, bo ona z tego, co Kaśka mówiła, no to ona faktycznie nie wiedziała, że on jakiekolwiek pliki usuwał. Ale teraz już AX ich przycisnął i oni wszystko wygadali, tak jakby w sensie, no Adria. I jeżeli Adria szłaby tam w złej wierze, to Krupiński by jej postawił dawno zarzuty. Więc to tylko Paweł wchodził tam w złej wierze. To jest takie moje no moje takie przemyślenie, takie logiczne mi się to wydaje, no bo wiecie o co chodzi, no zarzuty, no to są jednak poważną rzeczą, to nie bierze się z nieba. Po prostu mi się wydaje, że próbowali Adrię też cisnąć. Wiem, że ją cisnęli bardzo, bo może liczyli, że ona jeszcze coś powie na Pawła, że coś jeszcze wie. Niekoniecznie odnośnie z zaginięcia Iwony, tylko samego Pawła, nie? No, także tak to wygląda. I to były dwie rzeczy, które powiedziałam Agnieszce, bo rozmawiałyśmy prywatnie kiedyś o sprawie i po prostu tak gdzieś tam to palnęłam w trakcie i pociągnęła temat, więc jakby powiedziałam jej, bo uznałam, że to nie jest jakaś wielka też tajemnica ze śledztwa, ale mówiłam, że na razie nie wiem, kto tam do końca siedzi na tej znikniętej, bo dużo osób tylko czyta, te główki latają, dużo się nie udziela, cały czas stała ekipa i powiedziałam, słuchaj, no nie będę tego na razie tam pisała. Zastanawiałam się nieraz, czy wam powiedzieć o tym.
Ale mówię, no nie, jakoś tak nie czułam tego. I gdyby Ewka, Kaśka i Kalina powiedziały chociaż mi od początku, jak tylko się dowiedziały od niej, to ja bym wiedziała, już miała czujność i nic jej nie powiedziała. To wszystko by wyszło wcześniej, jaka ona jest. Bo chociażby to, że jest nielojalna, to już by nic ode mnie nie wyciągnęła. A one były, kurwa, tak lojalne wobec niej, że nie pisnęły słówkiem. Znaczy, ja nie mam do was, dziewczyny, pretensji, bo no w sumie spoko, ale wiecie, ona wam mi na was jakby chciała zrobić robotę. No nie wiem, tak wami zmanipulowała, że nie pisnęłyście pary z gęby, nie? Bo myślałyście, że ona to mówi za moją zgodą, a nie wiem, no powinnyście chociaż przez chwilę mieć przebłysk, czy faktycznie robi to za moją zgodą, bo przecież gdyby tak było, to ja bym sama wam mogła powiedzieć o tym na priv. A jeśli nie mówiłam tego na znikniętej, to jakiś jest powód, tak? No ale było, minęło. Ważne, że wyszło to teraz, niż jak na przykład jeszcze jakieś inne rzeczy by zaczęły wychodzić w trakcie śledztwa i ta szmata by gdzieś się o tym dowiedziała, nie? Także no jest jak jest. Tylko weźcie teraz, nie komentujcie tego, co wam nagrałam, tylko poczekajcie do przerwy.